W listopadzie i grudniu co roku na rynku aukcyjnym dzieje się najwięcej. To właśnie wtedy Desa Unicum razem z najważniejszymi, największymi domami aukcyjnymi na świecie przygotowuje swoje najistotniejsze projekty. Często miłośnicy i kolekcjonerzy sztuki czekają właściwie cały rok na listopadowe i grudniowe aukcje, żeby móc wylicytować bądź też obejrzeć te topowe prace najważniejszych polskich i światowych artystów. Właśnie w listopadzie 2017 roku padł rekord na najdrożej sprzedane dzieło sztuki w historii, czyli przypisywane Leonardo da Vinci obraz Salvador Mundi. A od 2018 roku w Desa Unicum rekordy padają regularnie właśnie w końcówce roku. Dwa razy był to obraz Wojciecha Fangora, raz wybitna instalacja Caminando Magdaleny Abakanowicz, która znajduje się za moimi plecami, następnie dwie mężatki autorstwa Andrzeja Wróblewskiego i w zeszłym roku wybitny obraz Jacka Malczewskiego, który przekroczył niewyobrażalną wcześniej w naszym kraju granicę 20 milionów złotych. Co roku właśnie na przełomie listopada i grudnia Desa Unicum przygotowuje specjalnie na ten czas wyjątkowe projekty. W poprzednich latach były to chociażby spektakularne aukcje monograficzne poświęcone takim twórcom jak Alfred Lenica czy Władysław Hasiok. Dodatkowo organizowane były aukcje tematyczne poświęcone sztuce współczesnej jak malarstwo materii czy sztuka konceptualna. W listopadzie i grudniu 2023 roku w Desa Unicum przygotowaliśmy projekty, które nie mają absolutnie żadnej analogii na polskim, ale i światowym rynku sztuki. Zapraszam Państwa na aukcje i wystawy do najważniejszych aukcji w roku. Od 24 listopada zapraszam na trzy wystawy towarzyszące sesjom sztuki współczesnej, a od 1 grudnia wieńcząca sezon wystawa do aukcji sztuki dawnej. Oto 32, jest 32. Trzeci, dziękuję bardzo, 222.